Witajcie, cześć i dzień dobry na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy temacik się nazywa coś się tłucze w zawieszeniu, coś stuka, coś puka. I co? Wszystkie elementy zostały wyeliminowane z zawieszenia, oczywiście wszystkie łączniki, wszystkie końcówki i tak dalej, mocowanie amortyzatora górne. I to, co się okazuje, co teraz widzimy. Słuchajcie, bardzo prosta rzecz, która często może być pominięta. Jest to półośka z pojazdu, strona prawa. Co się zaczęło dziać? Zaczęło stukać przy najeżdżaniu przy krawężnik, przy najeżdżaniu na jakieś nierówności. Przejazd kolejowy dawał sobie znaki. Słychać było, że przez coś nierównego przejeżdżamy. Po wielu szukaniach, eliminacjach różnych rzeczy okazało się, że zewnętrzny przegub zaczął się po prostu tłuc najnormalniej w życiu. Mimo, że jest on przykręcony, okazało się, że jego luz jest wzdłużny, czyli przegub, który tutaj widzicie, on nie pracował sobie góra-dół, bo tutaj luzu na tych kuleczkach, które są wewnątrz, nie miał. Natomiast okazało się, że ma tak wyrobionego tego klina wewnątrz, który jest, że sobie lata tak luźno na tyle, że obijając się o faski, które trzymają go na wieloklinie, powodował przenoszenie stukania poprzez piastę, poprzez całą zwrotnicę na cały układ, można powiedzieć, zawieszenia, cały układ prawej strony. No i słuchajcie, jaki temat, którym się chcę z wami podzielić. Ktoś by powiedział, no dobra chłopie, no to tłukł ci się przegub, więc jaki problem ten przegub jest wymienić. Słuchajcie, jest to przegub, jest generalnie to półośka prawa z pojazdu Kia, która została zaprojektowana w taki sposób. Nie wiem jak w każdym pojeździe, ale z tego co rozpytałem w kilku osobach, którzy mają koreańskie pojazdy, to prawie nierealne jest, żeby zdjąć przegub bez jego uszkodzenia. Czyli jeżeli padnie wam guma na przegubie zewnętrznym, nie wiem jak wewnętrzny się ma, ponieważ jest akurat cały, tak jak tu widzicie. Natomiast zewnętrzny przegub, o ile był, można powiedzieć, jeszcze dobry, czyli guma jeszcze dobra, a przegub już niedobry, no i trzeba było z nim coś zrobić, o tyle jego zdjęcie, praktycznie rzecz biorąc, było nierealne. Został użyty do tego ściągacz, który odpycha się tutaj na tych faskach, które są. Niestety ściągacz nie dał niestety rady. No i znowu niestety nie. A teraz słuchajcie, dlaczego tak się dzieje? Wytłumaczę wam teraz taką kwestię. Może się zdarzyć, że pękła wam guma i musicie wymienić sobie tą gumę na przegubie, więc życzę od razu powodzenia. Oby się wam udało. W każdym razie w moim przypadku niestety nie udało się, dlatego się dzielę taką informacją z wami. Tutaj wewnątrz jest drut sprężynowy, który działa na zasadzie segera, jest po prostu rozprężny. To jest taki nowy, który jest tutaj do założenia. I on najnormalniej w życiu ładnie sobie wskakuje do przegubu. Ja wam tutaj zaraz pokażę. Zobaczcie, po tej stronie, po której powinien sobie ładnie wskoczyć, mamy elegancko zęby ścięte, tak jak widzicie, zęby są ścięte z kąta. I przez te zęby ścięte elegancko sobie ładnie wskakuje ten drucik. Natomiast faska, która jest wewnątrz zrobiona, jest zrobiona tak solidnie wysoko, że niestety nie ma możliwości, żeby ten drucik przy normalnych układach, gdzie on tu jest, o ten, mógł się po prostu wysunąć. Tak samo jak i widzicie tutaj zęby, które są zrobione. Od strony zewnętrznej zęby są zrobione ze stożka, po to, żeby się dało ładnie wcisnąć. Natomiast strona wewnętrzna, tutaj gdzie jest drut zamontowany, posiada już takie nawet wargi celowo zrobione wyższe, żeby ten drut nie miał możliwości wyskoczenia. I to samo dokładnie jest w przypadku tego wewnętrznego krzyżaczka, który siedzi sobie w przegubie. Tak wygląda przegubik cały.
To jest przegub nowy do zamontowania, zaraz do niego dojdziemy. W każdym bądź razie tak wygląda elegancko nowy. Tak wygląda po uszkodzeniu, bo niestety zdemontować się go niestety nie da. Znowu niestety, nie? No cóż, zdarza się, słuchajcie, takie życie, ale myślę, że nie macie mi za złe. W każdym bądź razie widzicie. Pokażę wam teraz jedną rzecz, co stało się w pewnym momencie, jak użyliśmy bardzo dużego młota i oczywiście ściągacza. Tak jak tu zobaczycie, zostały zęby, które zaczęły się wykruszać. No właśnie, wykruszać, czyli zaczęły się uszkadzać w tej wewnętrznej powierzchni, ale niestety reszta z tych zębów nie puściła tak zwanej sprężyny tego segera. Tutaj widzicie, jest to samo, to jest po prostu wewnętrzny ten krzyżak z przegubu, który jest, na którym sobie siedzą kuleczki i on został pocięty, bo inaczej możliwości zdemontowania nie było. Czyli jeżeli wypadnie wam wymienić gumę, będziecie musieli, no właśnie, pociąć przegub. Ktoś by powiedział, przegub można rozebrać. Niestety rozebrać nie można. Jego wahania prawo i lewo nie umożliwiają wyjęcia kulek. Tak jak widzicie, tutaj kulka nawet została nadcięta poprzez cięcie całej tej obwódki, tego pierścienia, który trzymał całość. Także to z trzech części składając tworzy wewnętrzną część. Tak wygląda przegub wewnątrz, który jest częściowo ponadcinany, więc tak ja po takim zabiegu niestety tego przegubu już się zamontować nie da, bo musimy jego części niestety zniszczyć. No i teraz rzecz jaka, jeżeli się uczepimy nowego przegubu, to zobaczmy. Zęby, które są przy wejściu, posiadają ładnego stożka, posiadają ładny stożek, natomiast wewnątrz zęby są tak ostro zrobione, że niestety choćbyśmy próbowali zbić, bo tak robiliśmy w trzy osoby, to niestety nie udało się tego przegubu zbić. Pominę to, że przy zbijaniu przegubu wiadomo, że może coś dojść do jakiegoś tam pęknięcia, do jakiegoś drobnego mikropęknięcia i później taki przegub i tak się kwalifikuje tylko i wyłącznie do wymiany. W każdym bądź razie, jeżeli zdarzy się wam przykładowo sytuacja taka, że musicie ten przegub wymienić, no to ja wam życzę powodzenia, ale musicie zdawać sobie sprawę, że może się okazać, że będziecie go musieli niestety zniszczyć i pociąć, żeby się wydostać. I obowiązkowo, jeżeli przegub zostanie zdemontowany i musicie wymienić nowy, pamiętajcie o założeniu nowej sprężyny. Dlaczego? To już wam teraz opowiem, ponieważ tą w tym momencie założyłem, nie chcę się jej ściągać po raz drugi. Ta na tyle się wyklepała, że zrobił się z niej po prostu tak jakby prostokącik wzdłużny, nie wałeczek elegancko okrągły, tylko taki prostokącik sprężynowy, który no niestety dodatkowo uniemożliwia zdjęcie tego przegubu. No już pominę kwestię, że resztę to już znacie. Przegub trzeba nasmarować smarem, czyli użyć smaru grafitowego, który jest przystosowany do tego. No i jedną rzecz, którą wam mogę doradzić. Może się zdarzyć, że w zestawie kupicie sobie opaski, tak jak tutaj widzicie, takie można powiedzieć cięte z metra uniwersalne, które są, to nawet jeżeli macie przyrząd cudowny do zaciągania, może się zdarzyć, że taka opaska wam puści, ponieważ wielokrotnie zdarzało się w praktyce, że taka opaska się nie sprawdziła, choć nie będę krytykował, jeżeli jest to zakładajcie, a przekonacie się sami, czy wytrzymała, czy nie. W każdym razie ja zakupiłem opaski nowe, stalowe, zagniatane, takie jak są tradycyjnie montowane, tego typu, jak tutaj widzicie, tylko że to są malutkie, a tutaj potrzebna jest duża. Na przegub, jeżeli potrzebujecie, akurat jest to Kia Ceed 2-litrowy, 140 koni, to jest 94 zewnętrzny wymiar i 32 wymiar wewnętrzny. Jeśli traficie na przegub, który ma pewną różnicę, tak jak widzicie, tutaj zębatka jest na całości, tak jak ją widać, tu zębatka nie ma na całości zębów wyciętych, tym się nie przegumujcie, ABS i tak wasz działo będzie, ponieważ zęby są na tyle spasowane względem wysokości tutaj tego pasowania do zwrotnicy, do piasty, że spokojnie to chodzi. No, także myślę, że filmik się może komuś przyda, a życzę powodzenia, jeżeli komuś się trafi wymiana przegubu, aby się wam udało. W każdym bądź razie, no niestety mi się nie udało. I oczywiście stukanie
No myślę, że już nie będziemy wracali do tematu stukania, ponieważ zostanie wyeliminowane to właśnie przegubem, który został pominięty na wszelkich jakichś tam szarpakach, próbach i tak dalej. Stukania nie było, a stukanie podczas jazdy się zdarzało. A ktoś by powiedział, dlaczego stukanie było? Dlatego, że wahacz, który jest zamontowany, jest delikatnie pod kątem. I w tym momencie, tak jak ja pracuję kamerą, wahacz, który pracował, powodował zmniejszanie się odległości przegubu, który najnormalniej w życiu musiał sobie pracować na płośce, tak? Powodował sobie stukanie, tuk, 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 tuk. No, także dobra, nie zatruwam. Trzymajcie się mniejszych napraw, mniej napraw i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!